Ja jestem tak, takim ze krwi i kości robolem artystą. Nigdy nie chcę spadać, nigdy nie chcę zrobić krzywdy, ale wtedy wyjątkowo nie chciałem jakby zrobić wstydu, nie? Uda ci się z tego wyrwać, no to wtedy wiesz, tak jakby no, dokonałeś czegoś, nie? Wyrwałeś się. Że ten mój trening to takie cierpienie w samotności. Po takiej wspinaczce, po zaryzykowaniu swojego życia, po ujściu cało, po takim czymś, czuję się dobrze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Power Rangers było. I moim ulubionym wojownikiem był zielony. No proszę, początki. Początki Banata, teraz już wiemy. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Marcin Banot, znany z ekstremalnych akcji wspinaczkowych. Wspiął się bez asekuracji, m.in. na hotel Marriott w Warszawie czy wieżę Eiffla. Prowadzi dwa kanały na YouTube, na których zebrał blisko 700 tysięcy odbiorców. Właściciel sklepu Yerbanot, w którym sprzedaje m.in. yerba mate. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będzie rozmowa, można powiedzieć, na wysokościach, ponieważ jest z nami Marcin Banot. Witam Cię serdecznie. Siemanko. Super się, bo Wy żółwiki robicie, tak, nie? Tak. Na filmach zawsze. Tak jest. To jest ciekawa historia, bo my się przecież pierwszy raz spotkaliśmy, jak my zaczynaliśmy z kolei ten program parę lat temu, gdzie na Rympał w sumie podjechałem do Was na... Tak. Do sklepu, bo stwierdziłem, może będzie Banot. Zapytałem ludzi, czy jest może Banot, a oni powiedzieli, że nie ma. A ja mówię, a mógłby przyjść, bo jest sprawa i tak dalej. Jakiś w ogóle ten, no, sprzedawca odkurzaczy. No ale... akwizytor. Ale ostatecznie skończyło się tym, że w końcu po 4 latach albo więcej, nie wiem, już jesteśmy tu. Także cieszę się bardzo, a jednocześnie dowód, że trzeba być uparty i zawzięty. W każdym razie, do brzegu. Chciałem Cię zapytać, ponieważ Ty bardzo często w wywiadach mówisz, że jesteś z patologicznej dzielnicy albo że z patologicznej części patologicznej dzielnicy. No a ja też chłop ze Śląska, więc kojarzę tutaj rejony całkiem nieźle, także potwierdziłbym. I ciekawi mnie, czy to działa na minus na pewno, bo bardzo często jest tak, że właśnie te historie sukcesu to się wiążą z tym, że ktoś miał przerąbane, no. I bardziej miał przerąbane, tym lepiej. No wiesz co, to jest, zawsze jest o czym opowiedzieć. Ludzie lubią słuchać jakichś ciekawych, dziwnych rzeczy. No i jak ktoś opowie, że on jest właśnie z jakiejś tam, że miał jakieś ciężkie przejścia w życiu, coś tam, no to wtedy taki ktoś się wydaje taki, że zahartowany bardziej, nie? Wydaje mi się, że to taka kuźnia charakteru trochę jest. Mieszkanie w takim miejscu gdzieś na właśnie Zadupiu czy tam na właśnie jakiejś patologicznej dzielnicy. Wydaje mi się, że to kształtuje, może kształtować charakter, jeśli ktoś chce, bo jak popłyniesz i jakby z nurtem tej patologii, no to będziesz właśnie też taki patologiczny, nie? Że będziesz, nie wiem, tam pił, ćpał i szlają się po kątach i nie łaził do roboty, nie? No, a jak będziesz się chciał z tego wyrywać, to będziesz miał ciężko, bo dużo ludzi jakby, wiesz, oni... No, nie ma za dużo motywatorów, nie? Na takiej dzielnicy. Musisz raczej tych autorytetów gdzie indziej szukać. No i jak uda ci się z tego wyrwać, no to wtedy, wiesz, tak jakby no, dokonałeś czegoś, nie? Wyrwałeś się z getta. No a to właśnie a propos tych motywatorów, to nie wiem, coś, ktoś ci taki przyszedł do głowy, nie wiem, jakaś książka ci trafiła w ręce albo nie wiem, ktoś gdzieś w telewizji coś takiego powiedział, że o kurde, to, ktoś tu rozkminia coś. No wiesz, jest wielu ludzi mnie inspiruje. Staram się jakby słuchać te mądrzejszych, silniejszych i tych, którym już się udało coś osiągnąć, jakiś sukces, nie? No była jakaś taka postać, że nie wiem, nie miałeś jeszcze jakiegoś takiego planu na siebie, myślałeś, że no trudne to życie jest, no i nagle pojawił się ktoś, że o kurde, niekoniecznie fizycznie w pobliżu, nie, ale gdzieś tam, że o kurde,
ten ktoś rzeczywiście robi coś fajnego, chce tak jak on, zamiast tutaj gnić. Parę osób, na pewno, no tak, ja jestem składanką jakby kilku moich autorytetów. Jestem trochę Alanem Robertem, troszkę Pudzianowskim, troszkę Małyszem, jakbym chciał, ja jestem tylko, oni mnie inspirują, nie? Ja się nie porównuję do nich, że wiadomo, ale tak, oni mnie inspirują. James Cameron, Jackie Chan, Bruce Lee, no tak, nie? Taki chciałbym być, nie? Alan Robert to jest wspinacz solowy, światowej sławy, który jest rekordzistą we wspinaczce na wieżowce właśnie. A to jest coś, z czym ja się najbardziej kojarzę ostatnio ludziom. No i to jest człowiek, który mocno... Inspiracja... No tak, no jest to inspiracja i jest to też... On jakby jest takim... Był dla... Jest dalej dla mnie takim jakby... On pokazuje, że można, że te rzeczy są możliwe, że to jest realne, żeby wspiąć się po ścianie wieżowca i to było dla mnie takie, że okej, to jest możliwe, więc jest to wykonalne, więc może mi też kiedyś się udać. No i wtedy ta droga jest do tego, nie? Co zrobić, żeby wspiąć się na ten wieżowiec? Trzeba trenować, no i wtedy właśnie te inne autorytety ci pomagają, nie? Pomaga ci wtedy Pudzian, pomaga ci wtedy Jackie Chan i no i Adam Małysz, nie? Wszyscy zawzięci. No, bo a propos tego treningu, to ty bardzo często mówisz, że te niektóre treningi są takie właśnie smutne treningi, tak to określiłeś w jednej z rozmów, że to nie jest tak, że ścianka wspinaczkowa, ziomki sobie idą i się tam wspinają, ścigają, tylko że zamykasz się i ten symulator i jedziesz. No. Więc ciekawi mnie, no a co w dzień, nie wiem, będzie 2 stycznia, śnieg, popachy, wstaniesz rano, drugiego może już nawet trzeźwy, bo pierwszego to wiadomo, nikt trzeźwy nie będzie, ale powiedzmy, że drugiego. No i będzie ta myśl w głowie, chyba, że nie masz takich, ale może będzie, że dziś nie. A co, że odpuszczam trening? Tak, że odpuszczam, bo to przygotowania mogą poczekać, no, przez 2 stycznia nie ucieknie, nie? Wiesz co, no tak, no miewam takie momenty, że no, że jest trudniej na pewno. A co do tego, że ten mój trening to takie cierpienie w samotności, no to jest taki mój wybór tak naprawdę, bo myślę, że ja ogólnie jestem z tych ludzi, którzy potrafią sami trenować, tak sam dla siebie, że ja na przykład mogę iść tam na ta swoja siłownia i robić sobie ten trening sam na sam. A mam dużo znajomych, którzy tak nie umią, że oni traktują trening jako takie towarzyskie wydarzenie. Nie mówię, że to źle, bo to nawet dobrze dla głowy. Wiadomo, ludzie lepiej jak się łączą w pary, w stada, w teamy, w grupie siła, nie? I to jest zdrowe, tak myślę. Ale no dla mnie trening nie jest może być też takim towarzyskim wydarzeniem, ale raczej on dla mnie jest takim właśnie taką ucieczką też, że ja lubię tak właśnie zaszyć się i sobie trenować i sobie wyobrażać samego siebie, kiedy osiągam jakiś sukces, kiedy robię jakiś progres i tak, no to mi pomaga na pewno. No. A w takim momencie, gdzie już jest akcja i pewnie jest potężny stres, bo wielu ludzi, nie tylko hardkorowców, którzy wspinają się na wieżowce, ale no, przedsiębiorców również, często ma tak, że chcą zrobić coś, co jest, im bliżej tego jestem, jest to straszniejsze, bardziej przerażające, bo jest to coś nowego, hardkorowego i tak dalej. No, w biznesie akurat rzadko grozi śmiercią, ale jednak, więc tak sobie wyobrażam, że podjeżdża się rano, czy w środku nocy wręcz, pod wieżę Eiffla i zaraz będzie ten płot i trzeba będzie się wspinać. Znaczy, trzeba, no, nic nie trzeba, ale się to wymyśliło, no to podejrzewam, że wtedy w głowie i w sercu dzieją się rzeczy niesamowite. I jedną z tych rzeczy jest, a może zawróćmy, może tam skierujmy się z powrotem do hotelu. I co zrobić, żeby nie, idziemy w to, bo zdecydowane i sru. Wiesz co, to jest taka reakcja łańcuchowa, która
Ona się zaczyna dużo, często jest tak, że to dużo wcześniej się zaczyna już. Na przykład, może na przykład pół roku wcześniej się już zacząć, nie? Ta reakcja łańcuchowa, że jak ja sobie coś takiego wymyślę, wieża Eiffla akurat była dość spontanicznym pomysłem. To nie było, to było coś, na co mogłem się wspiąć bez jakiegoś stricte przygotowania pod ten obiekt. Bo to było na tyle łatwe, że ja jakby przygotowując się pod inne wieżowce, zrobiłem taką formę, że taka wieża Eiffla, no to było no, po prostu no, jak nic, nie? Zresztą no, tam łatwo się wchodziło, ale taki inny jakiś wieżowiec, jak sobie wymyślę jakąś tam wspinaczkę na jakiegoś Mariota albo Montparnasse, czy tam jakiś inny obiekt, no to, to wtedy jest tak już, że już pół roku wcześniej, jak ja sobie to wymyślę, to ja już czuję tą adrenalinę, siedząc w pokoju i myśląc o tym. I to później jest ta reakcja łańcuchowa, że obliczenia, trening, coraz bliżej tego, zakup biletów, to też zawsze jest taki właśnie moment, że siedzę i już się boję, jak kupuję bilet. I jak już zaczynam, później jest drugi taki przełom, jak zaczynam ludzi ściągać i angażować ludzi, czyli mówię na przykład, ty co robisz tego i tego dnia, bo ja chcę zrobić to i to. I wtedy już sobie tak, już zaczyna do mnie coraz bardziej docierać. Już gdzieś to mnie tam zaczyna właśnie doskwierać, można powiedzieć, nie? No i później, jak już to jest tak poustawiane, no to mi jest, wiesz, jakby już wiem, że to się wydarzy i staram się tak zrobić, żeby tego danego dnia być na pewno gotowym. No i czym bliżej tego dnia, później tym te emocje rosną. No to pojawia się pytanie, bo człowiek i wszystkie inne w sumie gatunki zwierząt mają naturalny pociąg do unikania sytuacji stresujących, jak się tylko da. Jak się coś przydarzy, no to potem robią wszystko, żeby tego nie powtórzyć. No a ty to przerabiasz sobie w kółko, w nieskończoność tym samym schematem, że dobra, wiem, że będzie stres, będzie przerąbane, idziemy. To kolejne bilety. O co tu chodzi? Kurczę, właśnie sam nie wiem, to jest... To później takie rzeczy się dzieją, tak w ogóle czuję taką satysfakcję, jest mi dobrze robiąc coś takiego. Po takiej wspinaczce, po zaryzykowaniu swojego życia, po ujściu cało, po takim czymś, czuję się dobrze. To jest takie, no nie wiem, no właśnie banalne, ale to jest uzależnienie od adrenaliny na pewno. U mnie to się już zrobił taki sposób na życie z tego. No a w takim razie, bo zawsze jest ten temat śmierci, ryzykowania życia, natomiast zastanawia mnie, bo przecież to nie jest tak, że ty tam przechodzisz ulicą i o, wejdę se, tylko jednak to są miesiące przygotowań bardzo poważnych, zaawansowanych i tak dalej, więc ciekawi mnie, ile tam jest procent sukcesu, że tak powiem, przeżycia, bo wydaje mi się, że mając takie skille, to może to jest po prostu 99,99%. Wiesz co? To jest tak, że zawsze jest jakieś ryzyko, nie? Wiadomo, różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale no takie jest życie, nie? Że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. I przeważnie przed taką wspinaczką bardzo się boję, ale nie mam wątpliwości. Że jestem przygotowany na tyle, żeby się utrzymać tam na tych rękach i nogach tą godzinę i żeby to zrobić. Ale pojawiają się wątpliwości innego typu, takie właśnie jak, no nie wiem, że na przykład akurat wtedy będzie trzęsienie ziemi, nie? Albo akurat wtedy będą przelatywać jakieś wędrowne dzikie ptaki, albo akurat wtedy coś, że były okna myte, były tam jakieś prace konserwacyjne i trochę smaru zostało w takiej szynie. Takie myśli, to są takie moje horrory, nie? Więc... Znaczy do tego się też jakoś przygotowujesz? Jakieś, nie wiem, są testy dla hardkorowców na zasadzie, dobra, gdyby osa, no to dobra, to się kuję, żeby zobaczyć, czy się utrzymam kując się. Jakieś takie...
mnie ogólnie dużo owadów już w życiu pogryzło. Pszczoły, kleszcze, pająki i nie mdleję wtedy, jakby ruszam się dalej i po prostu mam tylko bąbla i mnie boli, nie? A niektórzy mają tak, że mają uczulenie, że mogą nawet umrzeć od tego. Więc no nie wiem, jakby mnie cały tam, cały rój, to się mówi? Rój pszczół cały jakby mnie zaatakował, to nie wiem, jakbym skończył, ale no mam nadzieję, że tak nie będzie. I na przykład no, gadałem z różnymi pszczelarzami, no i oni mówią, że pszczoły ani szerszenie, one nie robią gniazd we wieżowcach, w szynach, bo to jest im, oni tam nie, te pszczółki, no, nie mają czego szukać, nie? No tak. No więc tak jakby oni mnie tu mnie uspokajają, no. Wytrzymałość elewacji to jest ta kolejna wątpliwość. Dlatego no staram się wybierać takie, a nie inne obiekty. Nie na wszystkie się można wspinać. I tu jest chyba największe te ryzyko, że trzeba jakby to wziąć na klata, nie? Że coś się tam może urwać, no i spadniesz. I no to czasami spędza sens powiek. Natomiast jak chodzi o ciało i o przygotowanie fizyczne, no to tu wydaje mi się, że właśnie mam na tyle pewności siebie, że nie boję się, że coś mi się stanie, że mi na przykład, nie wiem, braknie siły, albo nie wiem, złapie mnie jakiś skurcz, albo że zemdleję. No to tu jestem dobrze przygotowany, nie? Myślę, że to nie jest coś, przez co mógłbym spaść. Jak już to albo, że się coś urwie, albo że będzie trzęsienie ziemi, nie? No, powiedziałeś też a propos tego stresu, powiedziałeś też w jednej z rozmów, że stresujesz się wystąpień publicznych, rozmów tak, że na przykład w Hyde Parku na żywo. No. To jest ciekawe, bo wydawałoby się, że tyle w życiu już strasznych rzeczy zrobiłeś. Czy to działa inaczej, że to są osobne zbiorniki stresu na inne dziedziny, w których się trzeba osobno przyzwyczaić? To jest co innego. Są to osobne zbiorniki, ale to pomaga ogólnie. Robienie takich strasznych rzeczy, przechodzenie jakiejś tam traumy pomaga jakby w życiu, w podejmowaniu trudnych decyzji, moim zdaniem. Że ty jak na przykład już coś zrobisz w życiu takiego ekstremalnego, nie wiem, tam skoczysz ze spadochronem, czy ktoś tam skoczy na bungee, to mu później może być łatwiej na przykład. Tak przykładowo mówię, w rozmowie o pracy jakiejś, nie? Że on tam pójdzie i powie, że kurde, no zrobiłem coś takiego, tam przełamałem się na ten skok, no to co to za problem teraz, pogadam z tym szefem, nie, o ta podwyżka albo coś takiego. Więc myślę, że to, że wzmacniają charakter takie ekstremalne czyny, ale nie zawsze one się tak przekładają, one nie zawsze dają ci taką, wiesz, pewność siebie właśnie do innych tam obszarów życia, nie? No i to też ja po sobie zauważyłem, że to faktycznie jest, kurczę, jak taki narkotyk, że po zrobieniu czegoś takiego ekstremalnego, to ja mogę na przykład przez parę godzin albo przez parę dni być niesiony na takich, powiedzmy, skrzydłach takiej euforii, takiej, no po prostu takiej zajebistości, nie? Ale to zanika później, to uczucie. I ty znowu czujesz się taki, że ta pewność ciebie gdzieś znika, bo i ty sobie myślisz, że no bo kurde, dawno nigdzie nie wlazłem, może ja już jednak, nie wiem, nie mam takiego charakteru, może jestem już słaby teraz, nie? No i znowu szukasz czegoś, znowu rzeźbisz, znowu gdzieś wchodzę i znowu jest fajnie, znowu jestem mocny, nie? Tak dla siebie w środku. No nie miałeś kiedyś takiej myśli, żeby osiągnąć ten sam stan, nie ryzykując życia? Czy nie ma takich rzeczy po prostu? Że... Myślę, że są takie rzeczy, ale ja na przykład, jakbyś nago biegał po mieście, to podejrzewam, że to by też nie ryzykowałbyś raczej życia, przynajmniej chyba, nie? No. Ale stan euforii, zwłaszcza potem, może by był, no nie wiem. Ale nie. Znaczy... Myślę, że tak. Są na pewno takie rzeczy, które mogłyby mi to zastąpić, ale ja jestem właśnie, kurczę, banotem z Chropocowa, nie? I jakby wiesz, nie mam za dużo... No, genetycznie jestem takim zadaniowcem. Ja jestem takim ze krwi, kości, robolem, artystą. I ja muszę takie rzeczy robić. Ja się nadaję właśnie do takich rzeczy i ja bym...
chyba nie umiał w inny sposób, nie umiałbym tego sobie niczym zastąpić, nie? Być może to dlatego właśnie ty nie spadasz, a spadają czasem ci, którzy to robią głównie dla nie wiem, dla poklasku chwilowej mody i tak dalej, są nieprzygotowani, bo to chyba tak bywa, nie? Czasem. Wiesz co, no różnie to jest, bo to mówi się, że gdzieś tam wyczytałem, że nie powinno się solować, czyli wspinać się bez asekuracji, tak tylko, że niby tylko dla siebie, nie? Że nie powinno się tak robić, bo wtedy to jest złe, ale ja często to robię tak dla siebie i nie uważam, żeby to było jakoś bardzo złe. No to a propos złych rzeczy, no bo jesteś artystą, więc siłą rzeczy dzielisz się tym, co robisz i to jeszcze w całkiem genialnym montażu, który jest chyba też współodpowiedzialny za ten twój sukces i rozpoznawalność. Więc teraz pytanie, no bo każdy człowiek, który z czymkolwiek wyjdzie do ludzi, do mas, będzie regularnie czytać na swój temat bardzo straszne rzeczy. W dodatku zazwyczaj jest tak, że te dobre są takie na jedno kopyto trochę, że tak strzelam, że o super, bo no zajebiście, o brawo, a te złe to ktoś tak, to raczej się ludzie starają, żeby tam dopiec we właściwy punkt, który boli. Więc chciałem cię zapytać, jak sobie z tym radzisz? Jak czytasz taki komentarz i tam o, nieodpowiedzialny, ludzie będą się z niego tam, ludzie będą z niego brać przykład i się zabiją, albo jak on się zabije, to nie, tam nieubezpieczony i zapłacimy za to. No i jadą, nie? Jadą takimi rzeczami, które człowiek niestety przemyśli, prawdopodobnie jak je przeczyta. No ale dalej chce się tworzyć, więc nie jest to powód, żeby się powiesić. No więc jak to zrobić, żeby nie mieć na przykład zepsutego weekendu przez to? Wiesz co, docierają te rzeczy do mnie, ale czasami się tym przejmuję bardziej, czasami mniej. Po prostu robię dalej to. Jak to jakby... Nie wiem, różnie. Ja to ogólnie czasami tak sobie myślę, że mnie to faktycznie musi brakować tej piątej klepki. Musi mi jej brakować, bo... Czasami tak siedzę i sobie pomyślę faktycznie, że kurde, robienie takiego przypału na pół miasta, ściąganie tych wszystkich strażaków, robienie takiego szumu, że to jest takie nie w porządku trochę, nie? Ale później już jestem w połowie przygotowań do czegoś i to idzie dalej, ta reakcja łańcuchowa, no i to się dalej dzieje, nie? To już zabrnęło w moim życiu tak daleko, że ciężko jest mi to zatrzymać i no i tak, no i to się dzieje, no i muszę te komentarze jakoś przegryźć, przełknąć i no i żyć z tym, nie? Czyli raczej nie jest tak, żeby mieć, nie wiem, 3 dni zwalone przez to, że coś się kotłuje w głowie, bo ktoś tam... Wiesz co, one ja sobie tak często, ja sobie tak wmawiam, że nie, że mam, że one do mnie nie docierają, że się nie przejmuję tym, nie? Ale gdzieś to tam ma jakiś wpływ na mnie. Na przykład, no to można zauważyć, ja to ostatnio w ogóle nie odpierniczam tak jak kiedyś, nie? Że ja byłem w stanie kiedyś co niedzielę rano gdzieś pojechać i gdzieś wejść, tak żeby, nie wiem, na jakiś kurde posąg, na jakiś obiekt w środku miasta, na coś takiego co niedzielę zaryzykować i na coś takiego nagrać, że i co niedzielę praktycznie policja po mnie przyjeżdżała i tak dalej. No i ostatnio jest tego mniej. Wydaje mi się, że ja tak bardziej celuję w jakieś duże rzeczy, ale rzadko. A jak robię jakieś takie małe duperele, no to robię tak na zadupiach, że ta policja nawet nie wie, albo w nocy robię takie rzeczy. Więc troszkę mnie to tak jakby nakierowało, to te komentarze właśnie, nie? W stylu, że zawracasz głowę strażakom i że robisz problemy, nie? Chociaż na takie rzeczy to by wtedy nie było poczucia winy, że się płaci ZUS, bo to przynajmniej byłoby jakaś rozrywka. Jakby, tak przelewając ZUS, byłoby wiadomo, że tu jest ten 16 groszy na strażaków dla banota, to mniej by bolał taki przelew, wręcz bym uważał. Może się nie wszyscy zgodzą, no ale ja bym na pewno tak miał. Dobra, jeszcze tylko kończąc może ten temat stresu, bo zastanawia mnie taki moment, że bardzo często jest tak, że jak się poznaje swojego idola, to jest to fantastyczne i stresujące jednocześnie. I teraz tak, jakbym na przykład, nie wiem, wyszedł tutaj Lewandowski, no to na pewno byśmy poszli zagadać, no ale być może byśmy trochę, ja nie będę za ciebie mówić, ja bym był trochę zestresowany jednak, że o kurczę też, ktoś taki i tak dalej. I zmierzam do tego,
że nie ma problemu, ponieważ byśmy się z nim pogadali, ale jakbym miał się z nim wspinać, to by już wpłynęło, podejrzewam, że mogłoby wpłynąć negatywnie na moje umiejętności wspinaczki, wiedząc, że obok jest ten mój idol całego życia. No i oczywiście zmierzam do tego, że... chciałeś że powiedzieć, że z Lewandowskim byś kopał w piłkę, chyba chciałeś powiedzieć. No ale to by nie było stresujące, po prostu by mnie ośmieszył, ale nikt by nie zginął raczej. Natomiast jednak ty się wspinałeś z Alanem Robertsem. Tak. Robertem? Tak. Robertem, tak. W zeszłym roku, no. No więc ciekawi mnie, czy to nie wpłynęło na to, że o kurczę, to on tu jest, tu obok, że to nie obniżyło skilli, że tak powiem, nie zdystansował głowy. Wydaje mi się, że to nawet, że to podkręciło mi skilla, bo jakby bardzo się... Nigdy nie chcę spadać, nigdy nie chcę zrobić krzywdy, ale wtedy wyjątkowo nie chciałem jakby zrobić wstydu, nie? Na dzielni, nie? Skinąć przy moim lidem. No, najgorzej, nie? Więc to mi pomogło jakby bardzo. To mi pomogło, nie? Czyli twój organizm ma niesamowitą umiejętność przeistaczania wszelkich złych emocji w mobilizację totalną. Tak. I to jest super. To jest super i być może dlatego tutaj jesteś dzisiaj, co cieszy. Dobra, dla wielu ludzi może się wydawać nieoczywistym, że ktoś, kto wspina się na wieżowce, zarabia sprzedając yerbę. Bo to nie jest taki pierwszy strzał, że słyszałeś o tym manocie, on wchodzi na wieżowce. Zgadnij, na czym zarabia. No na pewno na yerbie. No, na czym by inny? Wszyscy, co się wspinają na wieżowce, zarabiają na yerbie przecież. Więc pytanie, czemu tak? Czy to było jakieś, nie wiem, badanie marketingowe na zasadzie, że ludzie, którzy oglądają wspinacza, będą też chętnie pić yerbę, bo to też podkręca, tylko na mniejszą skalę. Wiesz, właśnie to, nie ryzykuje się. No tu już przyszłoby pogadać na ten temat trochę dłużej. Ogólnie tak, we świecie wspinaczki, nie wiem czy od zawsze, czy teraz jest taka moda, ale jest tak właśnie moda na, kurczę, niejedzenie mięsa, na jakieś takie różne zdrowe rzeczy. No a yerba uchodzi za taki zdrowy zamiennik napojów energetycznych. Chociaż napoje energetyczne też nie są, to nie jest aż takie zło. Jest tam, no ten cukier niby tam jest, ale ogólnie kofeina to... Różnie piszą o kofeinie, bo tu to jest najbardziej w Polsce, to jest najbardziej pożądane przez właściwości pobudzające, czyli przez tą kofeinę, czy tam mateinę, jak niektórzy to nazywają, twierdząc, że w yerbie niby nie ma kofeiny, tylko jest mateina, ale no nie wiem, no na mnie to działa jakby była kofeina jednak, nie? Jak za dużo wypiję, to mam takie właśnie jakby ręce mi, palce mi latają i mam takie uczucie niepokoju, nie? Uczucie niepokoju. No i także w świecie wspinaczki yerba ma takie swoje miejsce. To jest taki właśnie, kurczę, taki trochę leśny, jakiś skalny napój. Tak to wygląda i pasuje ogólnie do tego klimatu, nie? Druga rzecz to montaż jest też, że to tak właśnie fajnie pasuje też nie tylko w skałach i w lesie, ale na biurku też, jak stoi ten kubeczek i przez cały dzień, jak tam pracujesz przy komputerze, to sobie to popijasz i gdzieś to tam jakby cię troszkę jakby potrafi nasz pącić, nie? Że no nie jesteś taki senny i koncentracja trochę lepsza. I generalnie yerbę piłem już zanim zacząłem vlogi nagrywać. I już wtedy jakby się do tego przekonywałem i tak dalej. No i jak nagrywałem swoje pierwsze filmy, mam około 500 filmów w sieci, a sklep otwarłem gdzieś w okolicach 130 odcinka. Więc te pierwsze 100 odcinków to było, że ludzie ciągle mnie właśnie pytali, że co ty pijesz, że co to jest, że co to jest ta yerba, jak to działa. I no ja najwięcej takich komentarzy miałem kiedyś. I odpisywałem to ciągle tego i jaki sklep polecasz, jaki sklep polecasz. No i w końcu wpadłem na pomysł, że no przecież, że mogę przecież mieć sklep jakiś, nie? Że przecież mógłbym sklep otworzyć. No i się okazało, że całkiem dobrze nam idzie w handlu, że to się fajnie łączy właśnie prowadzenie YouTube'a i sklepu internetowego. No i fajnie to zadziałało. No i na dzień dzisiejszy jestem ja oraz trzy osoby zatrudnione do tego sklepu. Więc sobie tak działamy. Myślę cały czas o tym, żeby to rozszerzyć i uruchomić w końcu już stworzoną stronę BNT Sport,
albo Banot Sport, jeszcze nie wiem. I sprzęt treningowy ogólnie chciałbym też sprzedawać. Uh-huh. Od drążków, przez chwytotablice, po różne jakieś trenażery. Uh-huh. Na razie to tak raczkujemy w tym temacie, mamy już trochę jakichś swoich sprzętów. No i tak, idę w tym kierunku, myślę, że to jest dobre, jakby moi odbiorcy to są właśnie to jest dobre środowisko, żeby sprzedać sprzęt treningowy. Jak sobie oglądam statystyki mojego kanału na YouTubie, to 95% moich oglądających to są mężczyźni, mniej więcej w moim wieku, czyli ja mam 34 lata, a średnia właśnie moich widzów to jest między 30 a 40 lat. Uh-huh. Czyli moi rówieśnicy mnie oglądają i mężczyźni, więc to często są ludzie, co tak ostatnio gdzieś przeczytałem, że jak youtuber, tacy widzowie, nie? Uh-huh. No i jeśli tak jest, no to kurczę, to sklep taki ze sprzętem treningowym z mojego brandu, to będzie strzał w dziesiątkę. Uh-huh. A to jest właśnie ten brand, to jest ciekawa rzecz, bo stworzyłeś bardzo dobry brand, rozpoznawalny, z dobrą reputacją i teraz ciekawi mnie, na ile to było przemyślane, a na ile wyszło na zasadzie, o kurczę, że budzisz się, ty, a ja mam w sumie brand, tak? Bo powiedziałem, że yerba i kupują, to tak działa brand, a na ile to było tak, że jednak, nie wiem, rozpisałeś, zaplanowałeś. Ciekawi mnie na przykład zieleń. To, że zawsze jest zieleń. No. Czy to było tak, że przed YouTube'em też zawsze była zieleń? Czy pomyślałeś, tak, kurczę... Jakoś ten zielony kolor zawsze mi pasował i to jakoś różnie zawsze odpowiadam na to pytanie, czemu mi się zielony kolor podoba. Czasami się śmieję i mówię, że zielony głupich przyciąga, a ja jestem właśnie głupi. Czasami się śmieję i mówię, że zielony, bo zielony uspokaja, a ja potrzebuję uspokojenia czasami, że wtedy lepiej mi się jest skoncentrować. Zielony to kolor nadziei? Zielony to nadzieja? Tak? No tak. No, nadzieja, a właśnie, nadzieja matką głupich, nie? Czyli znowu wiesz, to się wszystko się łączy, nie? Yerba jest zielona. No i ogólnie lubię zielony kolor. No. Połączenie zielonego i czarnego to jest taki mój kolor właśnie mojej marki Yerbanot. Uh-huh. Czyli najpierw była zieleń, a potem było zastosowanie zieleni w brandingu, że tak to ambitnie nazwę. No tak, każdy ma jakiś swój ulubiony kolor. A, jeszcze kiedyś oglądałem taki serial dla dzieci, dla młodzieży, Power Rangers. Aha. Było. I moim ulubionym wojownikiem był zielony. No proszę, początki. Początki Banota, teraz już wiemy. Tak. Wszystko wie na Power Rangers. To okej. Okay. Dobra. No to teraz tak, czyli mamy yerbę. Ciekawi mnie w ogóle, bo to nie jest oczywisty wybór, że macie też sklep fizyczny na żywo. Tak. I to w Chropaczowie. Mhm. Nie ujmując nikomu, bo sam połowę życia całkiem niedaleko spędziłem, ale, no ale jednak wydawałoby się, że sklep stacjonarny z yerbą na Chropaczowie milionów nie zarobi. No i taka jest prawda, że tak stacjonarnie takich klientów, którzy przychodzą z przypadku, z ulicy, no to my mamy raczej mało. Zdarzają się właśnie jacyś zagubieni klienci, którzy tam wejdą, bo jakaś babcia się pomyli, bo myśli, że tam, nie wiem, jest jakiś normalny zielarski sklep albo coś takiego, a tam sklep youtubera, gdzie są jakieś... Trzeba się podciągać, żeby dostać zniżkę. No, jakieś dziwne rzeczy. My głównie sprzedajemy przez internet. Wysyłamy paczki. Kurier przyjeżdża tam po prostu do nas, zabiera paczki i rozsyła po całej Polsce, po Europie. No i tak to działa. A takich klientów stacjonarnych mamy mało, ale zdarzają się i często jak przyjadą, to już tak konkretnie, że jak ktoś przyjedzie, to tam faktycznie posiedzi, pogada, zostawi te parę stówek, zrobi sobie zdjęcie, no i pojedzie, nie? Często jest tak, że ludzie po drodze jadą, że na przykład jadą gdzieś tam z Trójmiasta w góry. No a to my mamy, wiesz, Śląsk jest po drodze, nie? Tam te nasze Świętochłowice. No i tak to działa, nie? Myślę też o tym, żeby swoją herbaciarnię otworzyć,
ale to już raczej by właśnie, raczej nie na Chropaczowie już wtedy, nie? Tylko bliżej centrum jakiegoś miasta dużego, nie wiem, Katowice, Gliwice, coś takiego. No ale na razie to tylko na myśleniu się kończy, bo dużo rzeczy i tak próbujemy równocześnie jakby teraz robić. No i no, no nie można wszystkiego od razu, nie? A tu też jednak, wiesz, są koszty i angażuje to jakby, to jakby wysysa energię z mózgu też, a wiadomo, ta energia jest też potrzebna, żeby robić montaż. No właśnie, bo teraz pytanie brzmi, jak to wszystko ogarnąć, nie? Bo tu trzeba zrobić trening, tu trzeba zmontować poprzednie wejście, a tu jeszcze ogarnąć, żeby yerby w sklepie nie brakło, żeby, nie wiem, ceny, podatki, księgowość i tak dalej. Dlatego nie, mam pracujesz też po 18 godzin na przykład? Czy... Nie, wiesz co, mam osoby, które mi pomagają, nie? Pewnie już to wiesz i być może nawet lepiej ode mnie, ale sukces biznesu to jest często zasługa sztuki komponowania teamu. Czyli taka bardziej umiejętność dobierania ludzi i obsadzania ich na stanowiskach, a nie, że ty jesteś ogarnięty, nie? I ja generalnie mam trochę tak, że właśnie ja mam dobrą ekipę, jestem zadowolony ze swoich ludzi, ale wydaje mi się, że powinienem troszkę bardziej się pochylić tutaj, że jakoś bardziej, nie wiem, może jeszcze kogoś zatrudnić, troszkę inaczej powiedzieć, żeby ten jednak robił to, ten tamto i żeby to lepiej działało. I właśnie tu troszkę tak kuleję, a jestem bardziej taki, kurczę, taki jednoosobowa jednostka do, kurde, robienia filmów, że jakby właśnie jestem taki, że lubię sam jakby działać, że coś według powiedzenia, że chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam. I to tak jakby jestem taki rozbity trochę, bo wiem o tym, że lepiej by było dla mnie opanować sztukę komponowania teamów, ale z charakteru jestem takim właśnie, chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam, nie? I tak właśnie taka wewnętrzna walka trochę jest, nie? No to podejrzewam, że to te artystyczne rzeczy można wtedy zostawić sobie, nie? Czyli montaż, no i oczywiście tak, wspinaczkę. Tak trochę jest teraz i też co do montażu, to właśnie pracuję z Arturem, z jednym z moich najlepszych ludzi, nad tym, żeby on właśnie odciążył mnie z tym montażem, bo on też jakby ma oko i jakby czai mój klimat, bo bardzo długo jakby on jakby zna moją twórczość tam od wielu lat, jest jakby był moim widzem, no i dołączył jakiś czas temu do nas, no i wie, jak robić montaż i chciałbym, żeby on kiedyś jakby przejął to i ja bym mógł na przykład tą energię bardziej poświęcać na samo nagrywanie i na wyjazdy i nie tracąc całych dni na montaż, nie? Więc tak, pracujemy nad tym. No a księgowość i takie rzeczy, no to też jest człowiek z DC24 jest w teamie i to jest właśnie taki, on jest bardziej takim właśnie asertywnym działaczem. Czy to też działa na plus? Bo pytam dlatego, że u nas na przykład w biznesie to zarąbiście działa na plus, że jak jest parę osób, to każdy tak jakby jest pracownikiem każdego innego, że nie wiem, jak mi by się nie chciało w danym tygodniu nagrywać, no to oni by mi powiedzieli, no jak, w ogóle nie ma takiej opcji. Tak, niby wspólnik jestem, ale już jako pracownik tak jakby, nie, że muszę im nagrać. Czy to też nie działa tak, że na przykład w sklepie z yerbą ludzie oczekują, że się gdzieś wespniesz i coś odwalisz, że zrobisz wyświetlenia, żeby zwiększyć ruch i przez to chce się bardziej. Tak, to tak działa. Ja o tym wiem, no i to w zasadzie, no co, trzeba byłoby się właśnie teraz cofnąć znowu do tyłu i czemu ten sklep powstał, no bo pojawiło się dużo widzów, a czemu oni się pojawili, no bo ja się wspinałem i to tak, to jest też jakby znowu taka reakcja łańcuchowa, ale na innej płaszczyźnie, nie? Taka, wiesz, geneza tej reakcji jest 5 lat temu, nie? I tak jest. To jakby tu wiesz, jak to... Tak to działa. Reklama dźwignią handlu. A u mnie najlepszą reklamą jest nagrywanie tych filmów. I co prawda, czasami wystarczy zwykły vlog,
po prostu, nie wiem, z czytania komentarzy albo z podciągnięć na drążku i tam mówię o kurcze yerbie czy coś i ludzie wtedy też się rzucają jakby i robią zamówienia. Mhm. Ale ja wiem o tym, że jeśli ja od czasu do czasu właśnie nie zrobię czegoś takiego dużego, no to wiadomo, no ten fame gaśnie, fame jest ulotny, sprzedaż spada i no i tak to działa. Taki jest właśnie mój sposób na biznes, czyli nagrywanie spektakularnych filmów, no i reklamowanie przy tym yerby, nie? No tak jeszcze yerby na świecie nikt chyba nie sprzedawał, więc nie słyszałem przynajmniej o takim modelu marketingowym. Czemu? Model marketingowy taki? No Red Bull, nie? Tylko, że to jest, wiesz... No, ale właściciel Red Bulla myślę, że nigdzie sam nie wejdzie. A nie wiem jak to tam jest, ale jest to podobnie jakby... Podobnie to tam działa, nie? Mhm. Czyli jakby oni mocno w sporty ekstremalne się reklamują, no tak. Nie? Tak, ale faktycznie to jest marka osobista, to zawsze... Ludzie jednak chyba wolą kupować od ludzi, nie? Niż od marek. A także kto wie, jak będzie Ban od Bull kiedyś, to podejrzewam, że... Green Bull. Green Bull, może już ten, może zdradziłem jakiś plan teraz, nie wiem. W każdym razie, ale dobra, bo to jest ciekawe, natomiast wnioskuję z tego wszystkiego, że skoro sklep yerbowy, że tak powiem, pojawił się pod wpływem pytań, to znaczy, że nie było planu biznesowego w tym YouTubie, czy był na zasadzie zrobimy coś i zobaczymy, na czym się da zarobić? Czy to było tak, że no powspinam się, ponagrywam, wrzucę, czy... Kurczę, jakby to zadziałało, to na tym się da, to się da zmonetyzować jakoś. Nie. Raczej to wynikło z tego, że tak jak już się pojawili ci widzowie, no to wtedy wpadłem na pomysł, że to nie był z góry zaplanowany plan. Mm-hmm. Niestety to nie było tak, że ja to tak, wiesz, sobie rozpisałem na kartce taki genialny plan i to tak się później udało. Troszkę to te rzeczy się jakby dzieją, no i się, wiesz, jak łapie się byka za rogi, no, tak się chyba mówi, no i to wszystko później się dzieje, nie? Dalej. Mm-hmm. Super, a jak myślisz, jakbyś to miał, nie wiem, zdiagnozować, czemu twoja marka zadziałała, a czyjaś marka nie działa? Czemu tak wielu ludzi przecież wchodzi w internet, w Instagramy, Facebooki, robią przeróżne rzeczy, mhm, na miliony sposobów? Czy widzisz jakiś taki wzór, że tym wychodzi, a tamtym nie wychodzi, bo? Ja tylko dodam na przykład, że celebryci często wchodzą w YouTube'a i no, osiągają tragiczną porażkę, nie? Że nikt ich nie chce. Wiesz co, mam trochę szczęścia, mam coś takiego, że ludzie mi ufają, że ludzie mi ufają. Staram się tego jakoś nie wykorzystywać źle. Chciałbym, żeby jakby, nie wiem, dawać ludziom dobre rzeczy, takie, które mi smakują i które moim zdaniem mi służą. I właśnie tego pilnować. Wiadomo, czasami się później różne rzeczy okazują, nie? Że na przykład, kurczę, coś tam może być na przykład niezdrowe. No nie wiem, jakby się teraz okazało jednak, że kofeina jest bardzo dużym złem, tak jak kiedyś, nie wiem, kokaina była legalna na przykład, mm-hmm, nie? I to normalnie gdzieś tam było, kurde, w jakiejś Coca-Coli czy coś tam. Z amfetaminą chyba też taki był, że to kiedyś było legalne, a później to było, okazało się, że to jest zło i teraz jest narkotyk. Jakby tak się z kofeiną okazało, no to by mi było bardzo przykro, ale ja jakby sam jakby... byłem w tym i sam jakby wierzyłem w to, także ja nie kłamałem tych ludzi, tylko mówiłem, zarażałem tym, w co sam wierzę. No i właśnie ja, tak działa ten mój brand, że ja ludziom, jakby namawiam ludzi do tego, w co ja sam wierzę, czyli wierzę w to, że warto jakby dbać o siebie, trzymać formę, no a yerba w tym pomaga, no i ludzie jakby to widzą, No i ufają mi, nie? I dlatego być może właśnie, tak jak mówisz, to u mnie zadziałało, a u kogoś może nie zadziałać, bo ktoś może na przykład z dnia na dzień sobie wymyśli, że dobra, to będę youtuberem i będę teraz sprzedawał, nie wiem, odżywki jakieś. No i nie osiągnie sukcesu takiego jak na przykład... nie wiem, KFD albo warszawski koks, gdzie ci ludzie już właśnie od lat, podejrzewam, że oni tak samo jak ja doszli do tego, że nie, że oni zaczęli od sklepu, tylko oni zaczęli od zajawki.
Zajawka przeszła na YouTube, YouTube przeszedł na sklep, no i to jest sukces, nie? A jak ktoś zaczyna, wiesz, jakby od końca, też może się udać, tylko wtedy trzeba mieć ten genialny plan, kurde, scenariusz na życie, nie? To są te biznesplany, które nigdy tak naprawdę się nie sprawdzają w sumie, nie? Dobra, no ale to teraz tak, bo wychodzi na to, że ten model jest na tyle skuteczny, bo ty płacisz dużo mandatów, tak, po tych różnych akcjach, tam 10 tysięcy euro z tego co wiem, to ten najciekawszy był za wieżę Eiffla, więc ciekawi mnie, jak to się zaczynało, bo teraz to tak, model działa, masz sklep, zarabiasz, no i te mandaty są w jakimś sensie kosztem prowadzenia biznesu, tak, że no, budżet jest miesięczny, tyle na mandat albo roczny i to się zwróci, tak wnioskuję, natomiast wcześniej, kiedy robiłeś też te akcje, jeszcze nic nie sprzedawałeś, to mnie zastanawiało, to co ty robiłeś, że, bo to generuje i koszty te dosłowne, tak, pojechać do Rumunii, wejść na komin i tak dalej, to nie są tanie rzeczy, i te koszty przy okazji, tak, czyli tu mandat, tu kara, tu coś tam. Wiesz co, to jakby się rozpędzało małymi kroczkami i na początku robiłem powiedzmy tańsze rzeczy, mniej jakby inwestowałem w to, nie? No bo na przykład pojechanie do Rumunii, wejść na komin na pewno jest tańsze niż polecenie do Paryża z trójką ludzi i jakby zapewnienie im tam warunków przez tydzień, nie? To na pewno jest tańsze. Tylko że ja właśnie zaczynałem od tych tanich rzeczy, że najpierw pojechałem na jakiś, kurczę, komin, który był tam 5 km od domu, później pojechałem gdzieś tam na środek Polski, później dopiero za granicę, a później daleko za granicę, nie? I to tak jakby, wiesz, pierwsze akcje zaczęły już tam napędzać i zaczęło się tam jakoś tam zarabiać, no i tak to małymi krokami poszło. Na pewno też jest dużo wyrzeczeń w tym, nie? Że ja na przykład właśnie zamiast co, jak gdzieś tam zarobię jakąś kasę, no to ja wolę ją trzymać, bo wiem na przykład, że w mojej głowie jest jeszcze taki plan, żeby polecieć gdzieś tam daleko na inny kontynent z trzema ludźmi i że to będzie na przykład cholernie drogie, jak na mój chropaczowski tam portfel. No i ja wolę sobie odłożyć tą kasę i ją trzymać, niż na przykład kupić sobie ten już wymarzony domek w górach, nie? I ja wolę jeszcze to przytrzymać, zrobić takie jakieś tam, wiesz, mocne uderzenie tam za x czasu i być może dopiero wtedy jakby sobie kupić coś, co, że będzie mi fajnie, nie? Ten domek albo no, auto może nie, bo ja tam nie potrzebuję jakiegoś super auta, chociaż Bentley, to by mi do nazwiska pasowało, bo no BNT. Tak. No tak, tak, tak. BNT. Idealnie. BNT-lej. No i tak, jakby no, troszkę jestem tych wyrzeczeń, że no, muszę odkładać te pieniądze albo inwestować w inne rzeczy, tak jak na przykład teraz sobie zafundowałem takie studio nowe, w którym mam siłownię i super warunki do rozwoju osobistego. No i no, ale zrobiłem sobie super studio 150 metrów, a mieszkam w kawalerce 20 metrów, gdzie nie ma łazienki nawet, nie? Więc to takie, tak to właśnie działa u mnie, nie? Że ja tak cały czas jakby pompuję w siebie, pompuję w interes, znaczy w siebie jako w swoją pasję i tak dalej, ale żeby mi było wygodnie, tak w życiu, tak normalnie w życiu, mieszkanie jakieś fajne, nie wiem, z łazienką, czy tam jakąś super wypasioną kuchnią, no to tu właśnie muszę sobie, to muszę z tego zrezygnować po prostu, bo no, muszę coś wybrać, nie? No, wierzę w to, że to w końcu się tak rozpędzi, że będę miał wszystko, co będę chciał. Będę miał twierdzę na szczycie góry z łazienką. Ale bez schodów. Będziesz tak gita wchodzi oknem. Pewnie, że bez schodów. A ciekawi mnie, czy... Bo to nie jest częste podejście, że się odracza gratyfikację, tak? Że się czeka latami tak naprawdę na różne tam fajne, komfortowe rzeczy, które kupują ludzie nawet jak nie mają żadnych pieniędzy. No, to biorą wtedy kredyt i kupują, żeby mieć już. Czy to tak miałeś zawsze, że będę chcieć, to sobie poczekam tyle lat, ile będzie trzeba? Bo to, nie wiem, czy wiesz, ale to jest mega nienormalne, w sensie tak statystycznie rzadkie. No. Że, wiesz co, ja mam dużo przykładów takich właśnie z życia, od znajomych, że właśnie te kredyty bardzo mnie to zniechęca. Chociaż
Też na pewno jest mniejszym złem wzięcie kredytu na to, żeby kupić kamerę po to, żeby nagrywać te filmy, niż wzięcie kredytu po to, żeby pojechać na wakacje, bo sąsiedzi pojechali i ty też chcesz pojechać i też chcesz takie zdjęcie wrzucić, nie? A później wzięcie drugiego kredytu, żeby zapłacić ten pierwszy. I no, mniejsze zło, większe zło, ale to daje, wiesz co, takie poczucie wolności, jak nie ma żadnych kredytów, nie? Ani długów. Lepiej się wtedy żyje, nie? Ja wolę właśnie tam żyć, mieć mniejsze mieszkanie i tak dalej, ale nie mieć tego kredytu. No i tak żyć, nie? I zasuwać, odkładać i pompować w biznes, który kiedyś powinien właśnie... karma powinna wrócić wtedy z tego, nie? Wierzę właśnie w karmę. No i chyba wraca. Wraca. I to dobra i zła karma wraca. A propos tej dobrej, bo chciałem cię zapytać, jak właśnie w tym wszystkim, jak wszystko idzie do przodu, i to w miarę szybko, bo kiedyś to przecież ludzie, to się sukcesy osiągało przez 50 lat, tak? Ktoś dziś wymyślił, harował, no i zresztą nawet widać listę tych najbogatszych ludzi, no same dziady tak naprawdę. Teraz świat przyspieszył znacznie, no więc parę lat i no i no wiadomo, no nie masz może jeszcze wszystkiego, co byś chciał, no ale jednak osiągasz bardzo dużo, jesteś znany, rozpoznawalny i to z wielkich rzeczy, których nikt inny prawie na świecie nie jest w stanie powtórzyć, więc jak w tym wszystkim nie napić się sodówki, tylko ciągle ograniczyć się do picia yerby? Jak to zrobić, żeby nie odwaliło, że dobra, teraz robimy, bo to ja jestem, ja po prostu wszystko zrobię. Zmierzam tylko do tego, bo wszyscy widzą, że ty jesteś mega skromny gość. Tak, ale no właśnie nie wszyscy. Dużo osób twierdzi, że wiesz, tam gdzieś ta sodówka uderzyła, nie? Ale mam też takie komentarze właśnie, że nie wiem, że mam za dużo pieniędzy i nie mam co z nimi robić, nie? Że sobie zbudowałem symulator wieżowca kolejny, nie? I tak ludzie twierdzą, ale to jest wszystko właśnie... czemu, jak to robić, żeby sodówka nie uderzyła do głowy? Nie można za bardzo jakby osiąść na laurach, nie? Mi się wydaje, że mi może sodówka kiedyś uderzyć do głowy, jak już osiągnę jakby wszystko, co bym chciał, wespnę się na taki jakiś wieżowiec i powiem już, że dobra, to był ostatni wieżowiec i teraz sobie będę fajnie żył i wydawał kasę na, nie wiem, wygodne życie, to wtedy może mi ta sodówka uderzyć. Ale to chyba nie nastąpi. W sensie, ty wyobrażasz to sobie, że teraz koniec ze sportami, z adrenaliną i wygodne życie. Netflix, kanapka, bawimy się. Czy taki banot jest w ogóle możliwy? Jest możliwy, bo ja czasami nawet właśnie zdarza się ten Netflix, nie? Bo jednak, wiesz, głowa czasami potrzebuje też relaksu, nie? Nie można być ciągle skupionym, skoncentrowanym, no bo mózg to też jakby, podobnie jak mięsień, nie? Też go można przetrenować. Wiesz co, kiedyś to będzie musiało przyjść, nie? To z wiekiem przyłazi. Czym człowiek jest starszy, tym mu bardziej rośnie taka potrzeba właśnie zatrzymania się i cieszenia się tym, co już zarobił. No a spada taka potrzeba na rozwój, nie? Że mi się cały czas wydaje, że ja jakby próbuję się dokopać do takiego fajnego miasta, miejsca, żeby osiąść w jakimś fajnym gnieździe z fajnym widokiem i cały czas właśnie jeszcze nie znalazłem tego gniazda, żeby powiedzieć, że dobra, tu już jest dobrze, tu sobie usiądę, jest fajny widok i stop. I wydaje mi się, że kiedyś znajdę to gniazdo, no ale jeszcze wiele lat. Wiele lat jeszcze. No to jeszcze temat presji chciałbym poruszyć. Czy to
No bo fajnie jest mieć sukces followersów, ludzi, którzy obserwują setki tysięcy tak naprawdę, to jest super. A z drugiej strony, czy to nie generuje dużej presji, że teraz to już trochę jest jak Lewandowski, jak strzela karnego, nie? Jak sobie wyobrażam taki moment, to jest, trzeba mieć hardcore w głowie, żeby to ogarnąć i wyjść tam i 100 tysięcy ludzi na trybunach żąda, żebyś strzelił. I teraz setki tysięcy ludzi w internecie w jakimś sensie metaforycznym żądają, żebyś ty znów coś zrobił. Jest tak, że ta pasja, to co kiedyś było, że o, fajny wieżowiec, wespnę się tam za 3 miesiące, że to już nie jest tak, dobra, muszę, bo i to musi być wyższe niż to poprzednie, no bo inaczej, bo oni tego oczekują. Na razie to jest jeszcze tak, że to się wszystko łączy, że ja w dalszym ciągu mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby się gdzieś wspiąć, żeby coś zrobić, ale ta presja już się też pojawiła, tylko że ona jakby tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma dużego znaczenia, bo ja mam tą swoją wewnętrzną potrzebę. Ale jak ta wewnętrzna potrzeba zniknie, a presja dalej będzie, no to wtedy to może być problem, nie? Tak to jest, że troszkę ta moja wewnętrzna potrzeba jakby broni tego mojego, nie wiem, mojego ja. Od tej presji, od tych tysięcy właśnie ludzi, nie? Czyli to, że stało się to biznesem w jakimś sensie, nie spowodowało, że pasja przestała być pasjonująca? Bo czasem tak bywa, czasem ludzie narzekają, że wzięli się za zarabianie na swojej pasji i przestali mieć pasję przez to. Nie, właśnie ja w dalszym ciągu, kurde, mam taką zajawę, że ja po prostu jaram się, jak wpadam tam do tego swojego studia z tymi 5 GoPro-wkami i dronem i mam tam nagranie z jakiegoś wysokiego komina albo z chodzenia po jakiejś, kurczę, nie wiem, fabryce starej albo coś takiego. I no aż jakby palę do tego, żeby usiąść, przeglądać te ujęcia, zmontować to pod muzykę, wrzucić to na tego YouTube'a. Dalej mam takie właśnie takie coś, że to jakby płonie, nie? Ta zajawa. Gęsto kipi nadal. Mimo tego, że to już jakby tyle tych odcinków było, tego już się tyle, już ciągle mi się wydaje, często mi się wydaje, że kurde, już to robiłem, a znowu to robię, że jakby powtarzam się, ale nadal to lubię, nie? Mhm. I znaczy, ja to jakby lubię, ja to kocham, ale też wiesz, jak to jest z miłością, że możesz coś kochać, ale cię to też wkurza, nie? Że jakby męczy też. No i tak jest właśnie też z tym montażem, z tymi filmami, że no chcesz to zrobić bardzo, no ale cię to męczy, no bo siedzisz już którąś tam godzinę, oczy cię szczypią, fest. Zamiast iść tam do znajomych gdzieś tam na urodziny, no to ty siedzisz, robisz montaż, bo jutro niedziela i chcesz nowy odcinek wrzucić, nie? Więc no to jest tak właśnie. Kiedyś słyszałem w ogóle, że pasja to jest takie cierpienie. Że to jest takie szewska pasja. Nawet. Że, bo hobby to możesz mieć takie właśnie, wiesz, że no nie wiem, że coś takiego typowo przyjemnego, że to jest taka hobby, to jest taka namiastka pasji, nie? A pasja to jest coś, co jednak cię taką, wiesz, kurde, trochę cię może ranić i tak dalej. Że na przykład biegacz, jak jest pasjonatem biegaczem, no to on biegnie ten maraton 40-80 kilometrów, no i on się wyniszcza tym, ale to jest jego pasja, on bez tego nie może żyć, no i on to robi cały czas, nie? To jest chyba mądrość, której w naszym pokoleniu trochę brakuje, że łatwe życie to nie jest to samo, co fajne życie, nie? Że to kiedyś to było oczywiste dla ludzi, że życie może być trudne i fajne w tym samym czasie, a teraz wydaje się, że im jest łatwiejsze, tym jest fajniejsze, a to nie jest prawda przecież, bo to zazwyczaj wręcz prowadzi do nieszczęścia. Także to jest słuszne, fajne przypomnienie. Fajnie, że to padło. To teraz mam takie trochę nietypowe pytanie, bo ogląda nas dużo ludzi. Może jest coś, czego ty szukasz albo potrzebujesz. Piję do tego, że w jednym wywiadzie powiedziałeś, że na przykład administratorzy wieżowców się zgłaszają do ciebie, żeby zrobić kontrolowane wejście, które jest dobrą kampanią. Na ten program oglądają przedsiębiorcy, biznesmeni, również ludzie, którzy może chcą być wspólnikami, inwestorami, pracownikami i tak dalej. Jest ktoś może taki, kto nas ogląda i może jakiś deal by się ukręcił? No dobra, no to...
jeśli masz swój wieżowiec i chciałbyś, żeby zobaczyło go dużo osób na moim kanale, no to mogę się wspiąć po jego elewacji od ziemi do dachu i zrobić to normalnie z asekuracją na tych samych patentach, co w górach czy w skałach się ludzie wspinają, czyli wieszamy normalnie układ linowy, są ludzie od asekuracji i możemy zrobić taką akcję, że człowiek pająk wspiął się na wieżowiec jakiejś tam marki. Tak, to jest wszystko możliwe i jestem otwarty na takie propozycje, na legalną wspinaczkę na wieżowiec bądź na jakiś obiekt. Pewnie jest to myślę, że byłoby to super. Ludzie by to obejrzeli, byłoby to bezpieczne, byłoby to legalne. Więc takie rzeczy na świecie już miały miejsce. W Polsce to legalnie to z moich tych akcji to raz na takiego żurawia wchodziłem, ale to było taka jakby przeszło bez większego echa i nie był to wieżowiec, nie? Czyli z drugiej strony, jak ktoś na przykład wieżowca nie ma, ale ma jakąś firmę, to sponsorowane wejście też wchodzi w grę, tak jak robi właśnie Red Bull. Tak pytam, bo może ktoś nas ogląda, ma fabrykę śrubek i mówi, no jakby właśnie wszedł w ramach fabryki śrubek. Może... Fabryka kleju była dobra, bo to klej, nie? W rękach. No tak, też. My ogólnie dostajemy różne maile od różnych firm, ale do tego, żeby wchodzić z napisem czyjejś firmy na plecach, to do takiego czegoś jeszcze nie doszło. Były takie propozycje, ale no... Ale nie dlatego, że nie mogło, tylko... Nie dogadywaliśmy się po prostu. Okej, czyli jest to jak najbardziej możliwe. Tak, jest to możliwe. Dobra, to jest... No to myślę, że ktoś ma szansę się tutaj odezwać i ukręcić rzeczywiście jakiś interes. No to mam jeszcze pytanie... Gdzie się widzi Banot za 5 lat? Na Burcz Kalifie bardziej, czy bardziej jednak w tym fotelu w górach? Za 5 lat? Za 5 lat, gdzie ja się widzę za 5 lat? Widzę się w większym studiu niż mam teraz. Widzę się na swojej ściance do wspinaczki takiej komercyjnej, gdzie normalnie ludzie przychodzą, kupują bilet i mogą się wspinać po moich trenażerach. Tam się widzę i tego, czy już wtedy będzie ten mój domek w górach do życia, to tego nie wiem jeszcze. Tego jeszcze nie wiem. Nie, może wtedy ogródek będę miał tylko. Ogródek nie. Albo będę mieszkał na tej ściance do wspinaczki, nie? Na tej swojej balderowni. Tam się widzę właśnie. Okej, no i ja ci tego życzę. Jeszcze mam pytanie, które pada zawsze w wywiadach, ono zawsze musi paść i tu, jak ja go nie zadam, to zadają je w komentarzu, więc pytanie brzmi, jak twój syn kiedyś powstały, może, jeżeli będziesz tak chciał, że taki powstanie, albo nawet jak nie będziesz chciała, powstanie. W każdym razie przyjdzie i powie, tato, tak, ja teraz pobiję wszystkie twoje rekordy, będę się wspinać, jedziemy z koksem. Byłbym... przerażony, ale też dumny. No i myślę, że mógłbym mu pomóc w tym, jakby zapewnić warunki i tak dalej. Tak, byłoby to... No czułbym się dobrze z tym. Myślę, że czułbym się dobrze, ale no wiadomo, no martwiłoby mnie to, bo to jest niebezpieczne, ale... Oglądałbyś wtedy kanał? Tam, nie wiem, Banotek by się może nazywał na przykład. Byłbyś subskrybentem, oglądałbyś każde wejście, czy wolałbyś tego uniknąć? Wiesz co, mi jest ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, że oglądałbym, że jestem na tyle, kurczę, gdzieś tam wariat, że oglądałbym to, no i kibicowałbym mu, nie? Cieszyłbym się za każdym razem, jakby doszło do jakiejś udanej akcji, no i wspierałbym go. Tak, i nawet wydaje mi się, że ja bym chciał tego i chciałbym sprawić, żeby zrobić tak, żeby mu się podobały tego typu rzeczy, jakieś, kurczę, akrobacje, kaskaderka i tak dalej. Tak. Okej. Super. I to jest spójność na najwyższym poziomie. Ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Hmm.
Ja gdzieś parę jerb kupiłem u ciebie i każda była tańsza od 100 i w niej się wartość. A, ale okej, okay, ale takie zakupy też mogą być, tak? Cokolwiek, co można kupić za maksymalnie 100. A, okej, okay, ale tego jest usługa, bo usługa może być usługa. Zaraz kojarzy z jakimś, nie wiem, fizjoterapią albo jakimś masażem. No, właśnie coś, co jest w miarę tanie na te czasy. Dobra, 100, czekaj, niech pomyślę, jest na pewno mnóstwo takich rzeczy. Jest na pewno mnóstwo takich rzeczy. No na przykład, kurczę, skarpety z wełny merino, bo one jakby dłużej można ich nie prać i można, one są takie przyjemne właśnie w kontakcie z ciałem. Mhm. Więc... takie skarpety, że na lato można po całym dniu spaceru iść do znajomych. No, ja bardziej używam na jakiś trekking czy coś takiego, że jak na przykład jadę gdzieś i wiem, że przez 3 dni nie będę zmieniał skarpetek, no to wtedy na nogach jest merino, a nie normalny materiał. I one tak kosztują właśnie, mogą koło 100 wykosztować takie dobre skarpety, nie? Mm-hmm. Takiej odpowiedzi jeszcze w tym programie nie było, także super. Mam dwa prezenty za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Jedna to jest książka moja 48-godzinna doba, a to dlatego, że w jednym z wywiadów powiedzieli, że nigdy nie zamykasz drzwi do swojej firmy, a większość przedsiębiorców tak ma, że firma się dzieje zawsze. Także nawet jak się nie jest w pracy, to się jest w pracy, więc... Dziękuję. Więc może ta książka trochę pomoże, bo też ten temat rozkminiam zawsze. Zdjęcie zrobione w Katowicach przy tym, nie? Tak. Kratkę. Proszę. Na jedną kratkę, bo już właśnie sprawdzałem, czy się tam mieści dłoń, nie? W tym. A co za niskie na ciebie. Tam, no, ale tam jest takie przewieszenie, to tam wiesz. Aha, nie zawsze tak. Wysokość świadczy o spektakularności, nie? No tak. No to jeszcze tablica eksperta. Wow. Jak będziecie jechać w dalsze trasy i świetne. Nie chcecie dostawać zdjęć z fotoradarów, to sobie założycie to. I... wow, kurczę, takie coś fajne. Gdzieś tam właśnie w moim atelier znajdzie miejsce. Atelier. No to trzymam kciuki. Super, cieszę się bardzo za dobry przykład, za spójne działanie i za to, że ta polska przedsiębiorczość ma normalnych ludzi coraz więcej, bo to jest właśnie... fajne. Tak fajne, jak otaczające nas w sumie, co? Już chłopaczów w zasadzie. No, wjeżdżamy na Lipinę. O kurczę, to mi się kiedyś zepsuło auto. 16 osób obserwowało, więc bardzo szybko je naprawiałem, nie wiedząc o tym nic. Bentley? Nie. To było takie... to było jeszcze w czasach, jak auta się dało naprawić samemu. A, okej. Okay. Coś pokręciłem i zadziałało. A jakby nie zadziałało, to by mnie tu dziś pewnie nie było. No, ale, pewnie nie. Ale było to ciekawe doświadczenie. Dobrze wspominam mimo wszystko. I myślę, że nasz wywiad też dzisiaj każdy będzie dobrze wspominać, także dzięki bardzo. Dzięki jeszcze również. Raz. Jak to było, co tam wam na tyle zejść, ile wejść ci życzę. Tak się mówi w waszej branży. Tak. No więc oby tak właśnie było. Dzięki bardzo i wam również wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Dzięki. Pozdro.